Jezus dał ludziom nadzieję, spracowanym Rozdział 28, pierwsza księga Samuela. W tym czasie zebrali Filistyńczycy swoje wojska na wyprawę wojenną z Izraelem. I rzekł Akisz do Dawida: wiesz zapewne, że musisz wyruszyć ty i twoi wojownicy ze mną w moim chówcu. A Dawid odpowiedział Akiszowi: dobrze, sam się przekonasz, czego dokona twój sługa. Więc Akisz rzekł do Dawida: dlatego mianuję cię moim stróżem przybocznym na cały czas. Samuel już umarł. I cały lud izraelski odbył po nim żałobę. I pochowali go w Ramie, rodzinnym jego mieście. Saul zaś usunął z kraju wywołujących duchy i wróżbitów. Zebrali się tedy Filistyńczycy i wkroczywszy rozłożyli się obozem w Szunem. Także Saul zebrał wszystkich Izraelitów i rozłożył się obozem w Gilboa. A gdy Saul zobaczył obóz Filistyńczyków, zląkł się i serce jego bardzo się zatrwożyło. I pytał się Saul Pana, ale Pan nie dał mu odpowiedzi ani przez sny, ani przez święte losy, ani przez proroków. Wtedy rzekł Saul do swoich sług: poszukajcie mi kobiety wywołującej duchy, a pójdę do niej i zapytam się jej. I odpowiedzieli mu jego słudzy: jest oto kobieta wywołująca duchy w Endor. Przybrał więc Saul inny wygląd, przywdział inne szaty i wybrał się z dwoma wojownikami. A gdy w nocy przyszli do tej kobiety, rzekli: powróż mi przez ducha zmarłego, a wywołaj mi tego, kogo ci wymienię. Lecz ta kobieta rzekła do niego: wiesz przecie, co uczynił Saul, że wytępił wywołujących duchy i wróżbitów w kraju. Dlaczego ty nastajesz na moje życie i chcesz, abym zginęła? I przysiągł jej Saul na Pana, mówiąc: jako żyje Pan, że nie ściągniesz na siebie przez to żadnej winy. Rzekła kobieta: kogo mam ci wywołać? I rzekł: Samuela mi wywołaj. Gdy ta kobieta ujrzała Samuela, krzyknęła wielkim głosem i rzekła do Saula: dlaczego mnie oszukałeś? Wszak ty jesteś Saul. I rzekł do niej król: nie bój się, lecz co widzisz? Kobieta odrzekła Saulowi: widzę nadludzką istotę wychodzącą z ziemi. I rzekł do niej: jaki wygląd jej? I rzekła: starzec to, który wychodzi otulony w płaszcz. I poznał Saul, że to Samuel.
i pochylił się twarzą ku ziemi i oddał pokłon. Samuel zaś rzekł do Saula, czemu mnie niepokoisz, każąc mi przyjść? A Saul rzekł, jestem w ciężkiej niedoli. Filistyńczycy wojują ze mną, a Bóg odstąpił ode mnie i już nie daje mi odpowiedzi ani przez proroków, ani przez sny. Przywołałem więc Ciebie, abyś mi oznajmił, co mam czynić. I rzekł Samuel, dlaczego tedy pytasz mnie, skoro Pan odstąpił od Ciebie i stał się Twoim wrogiem? Pan uczynił Ci, jak zapowiedział przeze mnie. Pan wydarł władzę królewską z Twojej ręki i dał ją innemu, Dawidowi. Ponieważ nie usłuchałeś głosu Pańskiego i nie wywarłeś zapalczywego gniewu Pana na Amaleku, dlatego uczynił Ci to, co Pan w dniu dzisiejszym. Nadto wyda Pan Izraela wraz z Tobą w ręce Filistyńczyków. I jutro będziesz Ty i Twoi synowie ze mną, również i obóz izraelski wyda Pan w ręce Filistyńczyków. I zaraz padł Saul jak długi na ziemię, gdyż przeraził się bardzo z powodu słów Samuela. Opadł też zupełnie z sił, gdyż już cały dzień i całą noc nic nie jadł. A gdy ta kobieta przystąpiła do Saula i ujrzała, że jest bardzo wstrząśnięty, rzekła do niego, oto Twoja służebnica usłuchała Twojego głosu, naraziłam swoje życie i usłuchałam Twoich słów, które powiedziałeś do mnie. Teraz więc i Ty usłuchaj głosu Twojej służebnicy, położę przed Tobą kromkę chleba, jedz, abyś miał siłę, gdy wyruszysz w drogę. Nie chciał jednak, mówiąc, nie będę jadł, lecz gdy napierali na niego słudzy, a także ta kobieta usłuchał ich, wstał z ziemi i usiadł na posłaniu. A owa kobieta miała w domu karmne ciele, szybko je więc zarżnęła i wziąwszy mąki zarobiła ciasto i upiekła z niego placki. Potem przyniosła to przed Saula i przed jego sługi, a gdy się posilili, wstał i jeszcze tej samej nocy wyruszyli. Mamy tutaj rozdział, który przedstawia dwóch bohaterów. Jeden to sługa Boży Dawid, a drugi to sługa diabelski Saul. Ta nieszczęsna postać Saul bardzo pasuje do tego, co mamy teraz w przyrodzie, bo jest dzisiaj najciemniejszy dzień w roku w naszej szerokości geograficznej. Najdłuższy ciemny dzień, plus minus jeden dzień, oczywiście nie chodzi o detale. I ciemniej w roku już nie będzie, będzie coraz jaśniej. I tutaj też widzimy, jak nisko ten człowiek, Saul, upadł. On był wybrany na króla. Dana mu była łaska, aby w imieniu Pana pilnować Słowa Bożego i strzec go, bo taka była rola króla. Aby nie oddalała się Księga Zakonu i aby wydawać wyroki zgodnie ze Słowem Bożym. A widzimy tego bankruta, który nie szuka w Słowie Bożym odpowiedzi, tylko w losach, tylko u proroków, których sobie selekcjonowali fałszywi królowie, bo widzieliśmy, że nawet jeden Achab miał całą chmarę takich proroków, którzy mówili tak, jak król chciał. Po co taki prorok, który mówi tak, jak chce pytający, bez sensu. I nie ma tu wymienione, żeby szukał w Słowie Bożym, tylko szukał przez sny, szukał przez losy, szukał przez proroków. Oczywiście każda z tych form w Starym Testamencie, gdy była używana zgodnie
z wolą Bożą miała swoje miejsce, bo losy były święte i jeżeli prawo przewidywało zastosowanie losów do udzielenia odpowiedzi, to i na to było miejsce. Natomiast tutaj widać, że on całkowicie był takim człowiekiem pragmatystą. Nie dostał odpowiedzi od Pana, poszedł spytać diabła. Więc jakąś odpowiedź chciał dostać. Obyśmy nie mieli takiej postawy. Nie zawsze musimy znać odpowiedzi na wszystkie pytania. I czasami lepiej nie znać odpowiedzi na niektóre pytania, niż zadać je niewłaściwemu źródłu. I co gorsza, zadać je właściwemu źródłu, ale wcisnąć swoją interpretację i przekrzywić Słowo Boże. To jest bardzo niebezpieczna postawa. I druga postać, którą tutaj mamy, to jest wierny sługa według serca Bożego Dawid. Uwikłany w bardzo dziwną sytuację, bo musi o to walczyć przeciwko swojemu narodowi w wyniku tego, że zawarł sojusz ze światem. Oczywiście nie chodzi o to teraz, żeby Dawida jakoś próbować ocenić pozytywnie lub negatywnie. W takich okolicznościach dziwnych, różnych znajdujemy się zarówno z własnej winy, jak i bez własnej winy. Tu bardziej chodzi o to, że jest pociecha w tym fragmencie, bo pokazuje, i to możemy doczytać w 29 rozdziale, że Dawid nie musiał walczyć przeciwko swojemu narodowi, bo Pan sprawił tak, że książęta filistyńscy nie zgodzili się na to, żeby Dawid szedł z nimi na wojnę. I na pewno Dawidowi było ciężko. Być może nawet, nie jest to zapisane, ale być może się modlił w tej sprawie i Pan dał rozwiązanie. Wołajmy do Pana zawsze, gdy znajdujemy się w dziwnych okolicznościach, których jako dziecko Boże wiemy, że nie chcielibyśmy albo wręcz w zasadzie nie powinniśmy nigdy się znaleźć. I naprawdę znajdujemy się często w różnych relacjach, których dzieci Boże w ogóle nie powinny nigdy się znaleźć, gdyby się kierowały Słowem Bożym, z wyjątkiem tego, że wynika to z grzechu własnego albo z grzechu innych osób. I są takie sytuacje, ale wyjście jest u Pana. Pan jest tym, który często wyprowadza w sposób ponadnaturalny z różnych takich uwikłań i nie poddawajmy się. Jeżeli zdarzy się takie coś, to mamy kolana, mamy bogatego Ojca, możemy wołać do Niego. On chętnie, bez wypominania, każdemu, kto szuka u Niego ratunku, to co jest konieczne, zrobi, żeby nam dopomóc. Czasami musimy przez pewne dziwne kwestie przejść, ale wtedy dostaniemy pokój w sercu, że mamy przez to przejść. I Boże wskazówki, jak się mimo takiej dziwnej sytuacji zachować. I teraz widzimy bardzo niejednoznaczny fragment. Dlaczego? Dlatego, że on jest trudny do opisania, gdyż mamy Saula, który z jednej strony, mówię teraz o 6 wersecie, pytał się Pana, ale Pan nie dał mu odpowiedzi ani przez sny, ani przez święte losy, ani przez proroków. Jak wspomniałem już, o Saulu wiemy, że jest to człowiek, co do którego wiele błogosławieństw dostał. Nawet jest takie utarte powiedzenie, czy i Saul między prorokami. Kilka razy widzieliśmy go, gdy obdarowany przez Pana miał od Pana dary duchowe, z których po prostu korzystał. To pokazuje, że obdarowanie nie oznacza, że człowiek jest na pewno zbawiony. I mamy tego przykłady, na przykład Hebrajczyków 6 rozdział,
gdzie jest powiedziane o ludziach, którzy wielokrotnie, wieloma sposobami doznawali różnych łask. I tutaj jest też powiedziane o tego typu człowieku, jak był Judasz i jak był właśnie Saul. 6 rozdział od 4 wersetu. 6 rozdział listu do Hebrajczyków. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebiańskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego i zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre oraz cudownych mocy wieku przyszłego, gdy odpadli, powtórnie odnowić i przywieźć do pokuty, ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na urągowisko. O Saulu wiemy, że już w momencie powołania widział, jak działa Duch Boży. Zginęły oślice, które on poszukiwał i w cudowny sposób zostały odnalezione. Także korzystał z wielu innych błogosławieństw i był to człowiek bez dwóch zdań obdarowany. Natomiast nie był dzieckiem Bożym, nie był narodzony na nowo, bo dziecko Boże ma w sobie tą gwarancję, że zły duch go nie opęta. Natomiast u Saula widzieliśmy tą sytuację, że zły duch od Pana przystąpił na niego i gnębił go. Także tutaj widzimy, że zachowuje się jak typowy materialista, który kieruje się tylko i wyłącznie sprawami dalekimi od dróg Bożych. Także mamy o nim wyraźnie powiedziane, że był nieposłuszny, co możemy przeczytać 15 rozdział pierwszej księgi Samuela, co też tutaj jest przywołane. 15 rozdział opisuje, gdy on miał rozkaz Pana, bezpośredni rozkaz Pana, wytępić wrogów. A on nie wytępił, tylko złożył w ofierze część tych złapanych części dobytku. I wtedy Samuel, 22 werset 15 rozdziału, informuje, 15 rozdział, 23 werset, tutaj będzie, dobrze pamiętam, tak, 22 i 23. Samuel powiedział: czy takie ma Pan upodobanie w całopaleniach i w rzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu Pana? Oto posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. Gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary, a krnąbrność jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom. Ponieważ zgardziłeś rozkazem Pana, więc i on zgardził tobą i nie będziesz królem. Jakież tutaj jest to głębokie, bo zobaczmy, można by się obruszyć, no jak nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary. Ale tu mamy nieposłusznego Saula i w 28 rozdziale mamy Saula korzystającego z usług czarownicy. To jest Boży osąd. To nie jest tak, że to było jakieś nietrzeźwe słowo Samuela. On z natchnienia Bożego jednoznacznie pokazał, że nie ma grzechów za jeden punkt i za 10 punktów. I mówi nam to też list Jakuba, 2 rozdział, 10 werset, że jeśli kto zachowa całe prawo, a uchybi w jednym, staje się winnym wszystkiemu. Teraz idąc za narracją, mamy tutaj informację, 8 werset 28 rozdziału 1 Samuela. Przybrał więc Saul inny wygląd, przywdział inne szaty, czyli dołożył staranności, żeby go nie rozpoznano. I mówi do tej czarownicy: powróż mi przez ducha zmarłego, a wywołaj mi tego, kogo ci wymienią. Problem z czarami jest taki, że większość z tych różnego rodzaju tak zwanych czarów to są bzdury. Różnego rodzaju kłamstwa,
Miałem przywilej rozmawiać parę tygodni temu i powiedział, że skoro Barbary jest po wodzie, to Boże Narodzenie na mur beton będzie po lodzie. To pokazuje, że to są klechdy ludowe. Raz trafi się, raz się nie trafi. Czyli są to różnego rodzaju bajki bez żadnego sensu, bo i Barbary było w tym roku po wodzie i Boże Narodzenie też jest po wodzie. I to jeszcze większej niż Barbary. I tutaj nie działa to. Też wiemy, że nie ma mocy przekleństwo nad Jakubem. I dziecko Boże nie ma się co bać różnego rodzaju czarów, różnego rodzaju tego typu działań. Zresztą tutaj mam drobną satysfakcję, bo akurat powiedziałem wtedy, że no fajnie, że jest Barbary po wodzie, a ja się modlę, żeby Boże Narodzenie też było po wodzie, bo nie chcę dużo za gaz płacić. No i mam radość, że Pan w taki sposób wydał mu świadectwo, bo jest mocno przywiązany do tych różnych ludowych porzekadeł. I teraz, jeżeli mamy tą sytuację, to tu coś się dzieje. Słowo Boże referuje, że faktycznie doszło do jakiegoś takiego przekroczenia sfery duchowej. I to też ma dla nas takie praktyczne znaczenie, że niestety nie możemy wykluczyć tego, że niektóre z tych rzeczy, które nasi znajomi zaangażowani w różne religie, czy to religie oparte na buddyzmie, hinduizmie, czy mahometanizmie, czy też najbardziej popularne wyznanie rzymskokatolickie, gdzie są różnego rodzaju objawienia, różnego rodzaju wizje, to że nie wszystko z tego jest bajkami, choć oczywiście Słowo Boże mówi, że przez zmyślone opowieści będą wykorzystywać ludzi. Więc spora część tych rzeczy jest zwyczajnie wymyślona, całkowicie bezpodstawna. Ale jest też tak, że część z tych rzeczy może być związana z interwencją demoniczną, gdzie diabeł faktycznie jest lub jego słudzy zaangażowani w rzeczy, które nazywamy rzeczami ponadnaturalnymi. Tutaj mamy kobietę, o której było wiadomo, że ona potrafi wywoływać duchy. Nie wiemy, czy ona od razu miała zamiar wywołać ducha Samuela, czy też raczej miała zamiar okłamać tego Saula, robiąc tajemniczą atmosferę, udając, że coś widzi. I za tym wskazywać może to, że ona się przeraziła, bo tu jest powiedziane, że jak zobaczyła Samuela, to się przestraszyła. Czy ktoś, kto wywołuje regularnie duchy, widząc, że przychodzi duch, którego wywołuje, zareagowałby w tak dynamiczny sposób? Prawdopodobnie nie. Więc to pokazuje kontekstowo, że być może ta kobieta była zwykłą taką cwaniarą, która wiedziała, że ludzie się boją rzeczy nadprzyrodzonych i potrafiła z tego zrobić biznes. Trochę tajemniczej atmosfery, trochę świeczek, trochę dymu i przecież opiera się wszystko na tym, że ona mówi, że kogoś widzi. I co ta osoba mówi. I tak dalej. I jeżeli ktoś ma trudność z tym fragmentem, to może pozostać przy takim wyjaśnieniu, bo faktycznie narracja nie wyklucza takiego rozumienia tego tekstu. Natomiast część sformułowań jest taka, że jednak może być tak, i to bardzo przemawia ten fragment za tym, że to może tak być, że z tego przedstawienia na potrzeby Saula faktycznie Bóg dozwolił, aby prawdziwy Samuel się ukazał
i przemówił w sądowy sposób do Saula jako taką osądzającą mowę. Bo widzimy, że ta rzecz wykracza poza rzeczy, które cwana baba ze wsi mogła wyciągnąć z takich informacji, które miała. Bo oczywiście mogła sobie wyciągnąć informację taką, że coś Saul powiedział kiedyś do Samuela, a Samuel potem odpowiedział Saulowi. Część z tych rzeczy mogła być nawet na tyle jawna, że można było taką intrygę sformułować. Też nie wiemy, kim byli ci dwaj żołnierze. Raczej byli to wysoko postawieni żołnierze z armii Saula i mogli coś z informacji przekazać tej kobiecie. Różne rzeczy się dzieją. Pieniądz umożliwia wszystko. Natomiast to, co tutaj widzimy, widzimy taką już sytuację bardzo dramatyczną. Na przykład 17 werset. Tego raczej demon by nie powiedział. Pan uczynił ci, jak zapowiedział przeze mnie. Pan wydarł władzę królewską z twojej ręki i dał ją innemu Dawidowi. Ponieważ nie usłuchałeś głosu pańskiego i nie wywarłeś zapalczywego gniewu Pana na Amaleku. Dlatego uczynił ci to Pan w dniu dzisiejszym. To wygląda jednoznacznie na to, że to mógł powiedzieć tylko ktoś kierowany przez ducha zgodnego ze Słowem Bożym. I dlatego to pokazuje, że to nie koniecznie jest tylko wizja samej tej kobiety, ale rzeczywiście narracja nawet mówi, że Samuel zajrzekł do Saula, 15 werset, czemu mnie niepokoisz, każąc mi przyjść? A Saul rzekł, jestem w ciężkiej niedoli, Filistyńczycy wojują ze mną, a Bóg odstąpił ode mnie i już nie daje mi odpowiedzi. Więc teraz takie praktyczne wnioski, jakie mamy z tego fragmentu. Jeżeli tak daleko pójdziemy w swojej niewierności przeciwko Słowu Bożemu, że będziemy lekceważyć Słowo Boże, to Bóg w pewnym momencie może zamilknąć. I Saul miał wielokrotnie składane świadectwo i wielokrotnie Słowo Boże było do niego kierowane. Wielokrotnie był nieposłuszny temu Słowu Bożemu. Nie nawrócił się do Pana. I w pewnym momencie, gdy potrzebował od Pana odpowiedzi, już jej nie dostał. A jedynie zostało potwierdzone to, co czytaliśmy w 15 rozdziale 1 Samuelowej, że to jest związane z tym, ponieważ nie usłuchałeś głosu Pańskiego i nie wywarłeś zapalczywego gniewu Pana na Amaleku. To jest powtórzenie i przypomnienie tego, co już Saul wiedział. Po prostu Bóg zamilkł, w stronę Saula nie miał już nic więcej do powiedzenia, a gdy została wywarta presja, żeby jednak Samuel został w jakiś sposób tutaj zaangażowany, to zostało przypomniane mu tylko to, co już słyszał. I tak jest, że Bóg nie powtarza się, nie powtarza wielokrotnie pewnych kwestii do osób, do których już zdecydował, że powiedział wszystko. Co najwyżej przypomni to, co zostało już powiedziane. To jest bardzo duża odpowiedzialność wobec osób, które słyszały Ewangelię zbawienia. I są, tak jak czytaliśmy w środę, takim drzewem, które już 3 razy było sprawdzane i nie wydało owoców. Już kilka razy miało ogłoszoną Ewangelię,
Hioba księga mówi, że Bóg przemawia do każdego człowieka raz lub dwa, lecz na to się nie zważa. W innym miejscu ta sama księga Hioba mówi, że dwa lub trzy razy. Ale to nie jest wiele razów. W Biblii mamy pokazane, że albo człowiek się nawrócił za pierwszym razem, gdy miał głoszone Słowo Boże, albo nigdy nie słyszymy o jego nawróceniu. Więc to jest niewiele razy. Człowieka heretyka po jednym lub drugim razie unikaj. Człowiek, który chce trwać w zafałszowaniu, przez jednego człowieka może dostać jedno lub dwa napomnienia i też Słowo Boże mówi o pewnego rodzaju takim oszczędnym szafowaniu czasem, żeby wobec tych, którzy do nas nie należą, liczyć czas, bo dni są złe. Naprawdę szkoda marnować czasu na 17 raz przedstawienie Ewangelii komuś, kto nie chce słuchać. Lepiej zamiast 17 raz temu komuś przedstawić Ewangelię, pierwszy raz przedstawić komuś, kto nigdy nie słyszał. I może być tak, że owoc będzie dużo lepszy. Oczywiście te liczby to nie jest zakon. Jeżeli twoje serce jest rozdarte, bo bliski członek twojej rodziny 65 raz odrzucił Chrystusa w tym roku i ty dalej z rozpaczą modlisz się o niego i z rozpaczą 66 raz chcesz powiedzieć mu o Chrystusie, to nie jest to twoja wina. Nie jest to twój grzech, jeśli to zrobisz. Nie jest to tak, że to jest grzech, że za dużo razy komuś powiemy o Chrystusie. Tu bardziej chodzi o to, że faktycznie Bóg jest Bogiem. Jest Królem całej ziemi. On ma majestat. I jeżeli On wie, że dany człowiek już dostał pełen zestaw informacji, to już więcej nie ma nic danemu człowiekowi do powiedzenia. Nic. Oczywiście na podstawie tego słowa słyszanego kiedyś dany człowiek może się po latach nawrócić, jeśli dalej będzie żył. To jest możliwe. Mamy świadectwa z życia niektórych osób, że przypominają im się po 30 latach, po 20 latach jakieś słowa, które słyszeli. I bez jakiegoś ludzkiego udziału i bez jakiegoś znaczenia nagle w nocy dopada ich bezsenność i przypominają im się słowa matki, które słyszeli 30 lat wcześniej lub słowa kogoś, kto im słowo zwiastował. Bóg jest łaskawy i dopóki człowiek żyje, może się nawrócić. Żywy pies jest w dużo lepszym położeniu niż martwy lew. Ale niestety, jeśli chodzi o Saula, znamy ten smutny koniec. On targnął się na swoje życie i nic nie wskazuje na to, żeby się pojednał z Bogiem przed śmiercią. Natomiast Dawid, widzimy, że został wyprowadzony z tej trudnej sytuacji i zapanował jako król i jest wiele rzeczy, które trudności spotykają wierzącego, ale w jednym psalmie nawet mamy napisane, czy przy powieściach, wiele trudności spotyka sprawiedliwego, ale Pan wyprowadza go ze wszystkich. Mamy dobrego Pana, który troszczy się o nas i zaopatruje nas stosownie do naszych potrzeb. Jezus, lekarz nad lekarza, wszystkich leczył, co doń szli. Wszystkim zdrowie dawał w darze i cofnością doń i ty. Kogo dłoń dotknęła jego i upewnił słowem swym, ten uzdrowion wnet przez niego, krok kierował swój za nim. Chrystus Pan leczy sam, póki łaska jego trwa. Leczy on, wszystkim chorym zdrowie da. Brak spokoju.
Wiedz, że każdy grzech uśmierca, ale żyje Chrystus Pan. Przyjmij Go do swego serca i czerp życie z Jego ran. Chrystus Pan leczy sam, póki łaska Jego trwa. Leczy On, leczy On, wszystkim chorym zdrowia da. Choć głębokie to są rany, które grzech zadaje Ci, masz w Jezusie lek podany, uwierz, będziesz zdrowy Ty. Jego pieczy powierz śmiało, wszystko o co troskę masz. Ducha, duszę swą i ciało pod Chrystusa oddaj straż. Chrystus Pan leczy sam, póki łaska Jego trwa. Leczy On, leczy On, wszystkim chorym zdrowie da. I nie tylko, że ukoi, lekarz ten cierpienia Twe. Wszystkie rany On zagoi, duszę siłę nową tchnie. Całe życie Twe odnowi, tylko w Nim ufanie złóż. Kogo bowiem On uzdrowi, ten na wieki zdrowy już. Chrystus Pan leczy sam, póki łaska Jego trwa. Leczy On, wszystkim